przy okazji mogę wam wytłumaczyć, do czego służy kierownica na lokomotywie. Teraz jest oczywiście w pozycji nul. Widzicie ta strzałeczka? Jeżeli maszynista przestawi kierownicę w pozycję pierwszą, no to będą powoli rosły obroty silnika spalinowego i oczywiście będzie rosła moc lokomotywy. Tutaj widzicie far motor, czyli automatycznie lokomotywa zacznie nam jechać. Czyli żeby odjechać, maszynista musi najpierw ten przełącznik dać Fahren ein, żeby załączyć trakcję. Mamy Fahren ein. No i zobaczcie, teraz za pomocą tego Radlenker przestawię w pozycję pierwszą i zobaczycie, automatycznie strzałeczka nam pójdzie do przodu. To znaczy, że far motor otrzyma prąd, no i lokomotywa będzie mogła zostać wprowadzona w ruch. Dobra, to teraz zobaczcie, jak to funkcjonuje. Widzicie, w pozycję pierwszą zmieniły się obroty silnika spalinowego i automatycznie rośnie nam prąd w silnikach. Jak damy na zero? Oczywiście prąd w silnikach trakcyjnych nam spadnie. Obroty silnika też ulegną zmianie. Jeszcze raz wam pokażę, jak to funkcjonuje. Azo. Stellung Fahrt und Stellung Null. Tutaj macie stanowisko pracy maszynisty na lokomotywie serii ET41. Tutaj mamy ten direkte bremse, hamulec bezpośredni, indirekte bremse, czyli Führer Bremsventil. Tu jest nastawnik kierunkowy, czyli w zależności od tego, czy chcemy jechać do przodu czy do tyłu, możemy tym kluczem zmieniać kierunek. Na lokomotywie nie ma biegów, tylko są tak zwane boczniki. Jak widzicie, jest ich aż 6. Także maszynista podczas jazdy może lokomotywę bocznikować, dzięki temu szybciej przyspiesza. Ale główna odpowiedź, obiecałem wam pokazać, do czego służy w ogóle lokomotywa, skoro maszynista nie skręca sam. Drogę przebiegu ustawiamy nastawniczo, względnie do żadnego ruchu. No więc najprościej można powiedzieć, zobaczcie, tutaj są takie zaznaczone pozycje i każda kolejna pozycja spowoduje, że lokomotywa zacznie przyspieszać. Tutaj zmienią się wartości prądowe. Tu akurat mamy wskaźnik ilości amper. Natomiast na lokomotywach spalinowych każda pozycja, jak przestawimy, przyhamuje lokomotywę. Jak przestawimy przykładowo na pierwszą, to na lokomotywach spalinowych zaczną nam rosnąć obroty silnika spalinowego. Natomiast na lokomotywach elektrycznych pojawią nam się, tutaj widzicie, wartości, zmieniają się wartości prądowe i dzięki temu lokomotywa będzie nam przyspieszać. Dobra, to tak w skrócie. Do usłyszenia. No a tutaj jeszcze znalazłem taką starszego typu lokomotywę, praktycznie już nie używana, ale też pokażę wam ciekawostkę, po co tutaj ta kierownica. Nie jest to ani hamulec ręczny, jest to po prostu nastawnik jazdy. Funkcjonuje jak pedał gazu w samochodzie. Im bardziej kierowca wciska pedał gazu, tym bardziej samochód, silnik szybciej pracuje, samochód przyspiesza. No i właśnie
Do tego służy na lokomotywie tego typu kierownica. Jak chcemy jechać do przodu, no to zobaczycie, macie tutaj napis przód, czyli przestawiamy tą rączkę w przód. No i tutaj zobaczcie, mamy odpowiednie pozycje jazdy i w zależności od tego, na którą pozycję nie nastawimy, odpowiednio będą nam rosły obroty silnika. Zobaczcie, jak to się przesuwa. Oczywiście teraz silnik jest wygaszony, ale gdyby silnik pracował, automatycznie rosłyby nam obroty silnika. Ale to jeszcze nie koniec. Na tej lokomotywie mamy jakiś tam papierek. Zobaczcie, tutaj na tej lokomotywie z pomocą tej kierownicy możemy jeszcze hamować. Czyli zarówno jest tutaj jazda w tą stronę, a jak obracamy kierownicą w tą stronę, to zobaczcie, będzie nam rosło ciśnienie w cylindrze hamulcowym i lokomotywa będzie nam hamowała. W tym ostatecznym położeniu będzie już maksymalna wartość w cylindrze około 4 atmosfer. Gdybyśmy chcieli jechać do tyłu, teraz zobaczcie, tutaj jest w tył, no to przestawiamy w to położenie tą rączkę. No i działa to na podobnej zasadzie, czyli w tą stronę każda pozycja odpowiada określonym obrotom silnika spalinowego. Natomiast gdybyśmy chcieli tylko lokomotywą hamować, nie pociągiem, ale tylko lokomotywą, to tą kierownicą możemy przestawiać w pozycję hamowanie i lokomotywa nam hamuje.